Witam. Rozpoczynamy cykl dotyczący New Wave of British Heavy Metal. Czym była nowa fala brytyjskiego heavy metalu? Otóż w latach 1979 do mniej więcej 86 przez Wielką Brytanię przetoczyła się fala zespołów, z których duża część miała odcisnąć swoje piętno na historii heavy metalu. Korzystając z dorobku punku, bluesa, glam rocka, a przede wszystkim heavy rockowych brzmień, których dopracowały się Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Budgie, Uriah Heep, Nazareth oraz heavy metalu pod znaku Motorhead i Judas Priest, grupy te miały stworzyć nowe oblicze muzyki ostrzejszej. Głównymi cechami nowej fali okazały się w większości przynajmniej niezły wokalista o charakterystycznym i często melodyjnym głosie, nierzadko dwie walczące ze sobą gitary i potężna sekcja rytmiczna. To bogactwo możliwości brzmienia i wypełnienia luki po rewolucji punkowej często kończyło się granie po garażach i wydaniem jednego czy dwóch singli. Zbyt wiele wytwórni sparzyło sobie palce w czasie eksplozji punk rocka i podchodziło do każdego nowego talentu ze zdwojoną ostrożnością. W rezultacie wiele dobrych grup, przyzwoitych zespołów, nie zostało uwiecznionych na płytach długogrających i poprzestało na mini albumie lub singlu. Wkrótce nowa fala brytyjskiego heavy metalu miała spełnić rolę katalizatora przemian w metalu amerykańskim, szwedzkim, niemieckim, holenderskim, belgijskim czy japońskim. I teraz gwoli wyjaśnienia, ponieważ na wielu metalowych forach następuje pomieszanie z pomierdaniem. New Wave of British Heavy Metal nie był żadnym gatunkiem ani nurtem muzycznym, ale zjawiskiem zaistniałym w określonym czasie i miejscu. Ten okres bowiem skupiał tak różne nurty jak hard rock, heavy metal, speed metal, początkujący doom metal i nawet AOR. Nie było mowy po prostu o jednej muzycznej konwencji, no bo jak porównacie Venom, Iron Maiden i Dark Star? A obok tego zespoły, które posługiwały się instrumentami klawiszowymi i grały tak lekką muzykę jak Demon czy Magnum. Po prostu się nie da. Większość kapel wyrosła z grania, które prezentowało na początku, przynajmniej mówimy o zespołach, które przetrwały. A New Wave of British Heavy Metal zniknął równie niespodziewanie, jak się pojawił. Moda na New Wave British Heavy Metal zapanowała dopiero na początku XXI wieku. Ludzie zaczęli odkopywać stare kapele, dokupując się nawet jakichś amatorskich zapisów koncertów czy garażowych nagrań zapisanych na taśmach magnetofonowych. Pierwsza część tego wideo dotyczy zespołów, które w tekstach, a także poniekąd w muzyce zajmowały się okultyzmem. Zaczniemy być może od najsłynniejszego z nich, Angel Witch. Angel Witch powstali w 1978 roku w Londynie. Z początku posługiwali się nazwą Lucifer, ale gdy okazało się, że taki zespół już istnieje, zmienili ją na Angel Witch. Od samego początku zaprezentowali mroczne i ciężkie kompozycje zainspirowane po części Black Sabbath. Nagrali wpierw utwór Baphomet na składankę Metal for Mutas, a następnie w maju 1980 roku zrealizowali singiel, którego okładkę tutaj widzicie, Sweet Danger. Właściwie była to epka, ponieważ wrzucono na nią trzy utwory: Sweet Danger, Flight 19 oraz Hades Paradise. Liczne pochwały w prasie, szczególnie pod adresem znakomitej gry śpiewającego gitarzysty Kevina Hayborna oraz tygodniowy pobyt Sweet Danger na 75. miejscu radiowej listy przebojów nie przekonały szefów wytwórni EMI, by podpisać kontrakt z zespołem.
Dlatego Angel Wheat związali się z wytwórnią Bronze i w jej barwach wydali w grudniu 1980 roku znakomity album Angel Witch, który szybko zyskał miano jednego z najwybitniejszych dokonań nowej fali. Mimo, że początkowo nieprzychylni krytycy próbowali zarzucić mu wszystko. Obrazoburcze teksty, samą produkcję, aż do tak zwanego nieciekawego wokalu. Tymczasem lider Kevin Hayborn dzięki tej płycie wyrósł na idola i wzór muzyka nowego rockowego pokolenia, które odrzucało hałaśliwe brzdąkania w punkowej odmianie. Świeże melodie, kapitalne riffy i żywiołowe partie wokalne. Słuchając tego albumu i porównując go z dokonaniami wielu innych ówczesnych grup brytyjskich, dziwi fakt, że potem formacja praktycznie nic ciekawego w swojej karierze nie pokazała. Hayborn bowiem ukazał ogromny potencjał w sztuce komponowania i pisania tekstów. Zarówno klimatem, jak i mocą grania Angel Witch pretendowali w tamtym czasie do najciężej grających zespołów nowej fali. Przykładem na to może być utwór Gorgon. No i tak to leciało. Na okładkę trafił obraz Johna Martina The Fallen Angels Entering Pandemonium. Bardzo dużo znakomitych kawałków znalazło się na tej płycie. Choćby Angel of Death, którego riff do złudzenia kojarzy się niektórym może z motywami wykorzystanymi później w For Whom the Bell Tolls Metallica czy Souls of Black Testament. Skojarzenia z Iron Maiden w Sweet Danger. W arty ciekawym White Witch z kolei w zwrotce przewijały się motywy Painted Black The Rolling Stones. Czadowy Atlantis, oczywiście tytułowy Angel Witch, znakomity utwór. Po wydaniu płyty zespół ruszył w trasę. Zagrał między innymi z Tank i Girl School, pojawił się na festiwalu w Reading. I liderowi podczas tej trasy nie spodobała się postawa perkusisty Davida Hoga i w jego miejsce trafił w 81 Dave Duford. No i generalnie latem tego samego roku grupa zniknęła nagle z pola widzenia. W 82 roku się odrodziła. Na chwilkę. Hayborn generalnie nie mógł znaleźć wspólnego języka z innymi muzykami, często się kłócił, nie wytrzymywał napięcia w faktycznej walce z konkurentami typu Iron Maiden, Saxon czy Def Leppard, którzy zdobywali coraz większą popularność. Tymczasem o Angel Witch zaczęto zapominać. Być może już wówczas wypalił się jako kompozytor. Istnieje teoria, która mówi, że Hayborn'owi starczyło sił i talentu tylko na jeden album. Tak czy inaczej, w przeciągu kilku miesięcy nadzieje na kontynuację świetlanej, wydawałoby się, kariery zostały pogrzewane i późniejsze płyty Screaming and Bleeding z 85 i Frontal Assault z 86 były po prostu słabe. Zespół wrócił po latach, w 2012 roku płytą As Above So Below, szczerze mówiąc, przeciętną. Kolejnym zespołem, który obracał się w okultyzmie, był zespół Demon Pact. Krótko istniejący z Croydon w 79 roku powstali jako Fenris Wolf. Ciekawostką jest, że na perkusji w tym zespole grał Ian Finlay, znany potem z Death or Glory,
niemieckiego Running Wild. Demon Park grali rasowy, klasyczny heavy, trochę w stylu Angel Witch, trochę w stylu Clovenhoof, trochę w stylu Witchfinde, ale nie stosowali tylu zagrywek znanych z Black Sabbath, jak wspomniane przeze mnie kapele. Preferowali granie bardziej dynamiczne i agresywne z monotonnym, krzykliwym wokalem Donalda McKeefa. Wydali generalnie jeden singiel w tamtych czasach oficjalnie, Eaten Alive and Raiders w 1981 roku. Posłuchajmy przez chwilę Eaten Alive. Tak to mniej więcej szło. Grupa rozpadła się w 1982 roku. Na szczęście pozostały nagrania, które zebrano na kompilacji Demon Pact w 2006 roku, która zawierała singiel i demówkę z 1982 roku, razem 6 kawałków. Natomiast na kompilację Released from Hell z 2010 roku trafiły nagrania niepublikowane i koncertowe, między innymi cover No Class Motorhead. Demon Pact. To jest właśnie okładka Demon Pact kompilacji, a to Released from Hell. Ciekawym zespołem był zespół Desolation Angels z Londynu. W 1981 roku powstali. Pierwsze doświadczenie estradowe zdobywali u boku Diamond Head i Samson. Nie zdołali zwrócić na siebie uwagi porządnej wytwórni fonograficznej, założyli więc własną Thames i dla niej nagrali najpierw single Valhalla Bodica, a następnie, to był 1984 rok, a następnie mocno spóźniony album Desolation Angels w roku 1986. Płyta do dziś zdumiewa i w wielu momentach zachwyca. Z jednej strony oparty on na grze dwóch gitar, produkujących standardowe, wydawało się dla niektórych zespołów nowej fali riffy. Z drugiej zastosowano melodie specyficzne raczej dla Black Sabbath. Głos Davida Walla nieco przypominał manierę Ozzy'ego Osbourne'a i jego wokal świetnie wypadł na tle tego nierzadko mrocznego i epickiego grania. Szczególnie udanie wypadły zagrane w średnich tempach Valhalla zamiast singla oraz posiadający melancholijny klimat Angry Rain. Z solówki duetu Sharp Brancher wystylizowano na styl Iommiego, jednak nie na tyle, aby uznać je za proste kopiowanie. Choćby w ponad 8-minutowym Spirit of the Deep generowały sporą dawkę mroku i faktycznie sabatowego klimatu. Zrezygnowano z jakichś specjalnych popisów tutaj instrumentalnych. Nie było też tej wspomnianej przeze mnie identyfikacji z Black Sabbath w pełnym wymiarze. Brak funduszy na promocję odebrał Desolation Angels szansę na odniesienie sukcesu i ostatnim świadectwem działalności grupy była wydana wiosną 1987 roku 6-utworowa taśma Fury. Warto zaopatrzyć się w box 4-płytowy Feels Like Thunder z roku 2008, wydany przez Cyclone Empire. Na pierwszej płycie zamieszczono wszystkie nagrania studyjne, na drugiej demówki, a na pozostałych dwóch nagrania koncertowe polecam niecałe 4,5 godziny muzyki. Zespół Hell powstał w roku 1982 w Nottingham. Za mikrofonem stał wówczas gitarzysta rytmiczny David Halliday i z nim grupa nagrała dwie demówki. Zapomniane, 39 minut trwała kaseta Hell i blisko 46 minut Skimming Demons, obie kasety w 1982 roku. Później ukazała się jeszcze płytka singlowa Save Us From Those Who Would Save Us, Death Squad. No i tyle. Występował w tej grupie utalentowany gitarzysta Andy Sweep.
Zwraca on uwagę krytyków i fanów dużymi umiejętnościami technicznymi. 5 lat początkowej działalności Hell nie przyniosło żadnego rozgłosu, mimo że część kolegów z czasów New Wave odnosiła wtedy światowe sukcesy. Wydawało się, że ostra muzyka Hell była z jednej strony zbyt ekstremalna, z drugiej inna, jakby inteligentna, specjalnie prowokująca. Kiedy jednak belgijska wytwórnia Mausoleum zaproponowała podpisanie kontraktu, wydawało się, że sen o nagraniu studyjnego albumu zostanie wreszcie spełniony. Jednak wytwórnia 22 października 1986 ogłosiła bankructwo, wobec czego rozczarowany zespół zawiesił działalność na wiele lat. Smith dołączył do Sabbath i został uznany producentem nagrań, a Halliday w 1987 roku popełnił samobójstwo, trując się tlenkiem węgla. Po latach Smith, a także inni muzycy, w tym bracia Bower, wokalista David i gitarzysta Kevin, spotkali się razem w celu omówienia nagrania płyty Hell, na którą złożyć się miałyby ponownie nagrane stare kawałki. Początkowo na tej płycie miał zaśpiewać Martin Walkyier ze Skyclad. Jednak skupił się on na swoim projekcie The Clandestine. Formacja wzięła na warsztat 10 kawałków z lat 80. i w ten sposób powstała płyta Human Remains. Rok 2011. Stylistycznie muzycy zaproponowali heavy oparty na rockowej tradycji, w pełnym sensie wynikających z doświadczeń twórczości Alice'a Coopera, ale i najbardziej klasycznych wzorców nowej fali. To był taki horror rock, troszkę Mercyfuli. Jednak polecam tą płytę. Druga płyta była znacznie lepsza, Curse and Chapter, rok 2013. Polecam obie. Drapieżne granie, mające w sobie pewien czar minionej epoki. Polecam zespół Hell, któremu nie udało się w latach 80. zyskać sławy. Podobnie jak Pagan Altar. No z tym zespołem wiąże się cała historia. Pokrótce tylko wspomnę, że zespół powstał w 1978 roku. Zadebiutował 6-utworowym demo w grudniu 1982. Większość kopii demówki została zniszczona na skutek złej jakości nagrań. O tej grupie mówiło się sporo swego czasu, gdyż kwartet wyróżnił się na scenie rodzimej. Znane było wręcz obsesyjne zainteresowanie muzyków czarną magią i wiedźmiarstwem. W czasie, kiedy wypalał się pierwotny skład Black Sabbath, niewiele formacji chciało iść ich śladem. Dlatego też z historycznego punktu widzenia działalność Pagan Altar można uznać za część ruchu nowej fali, ale stylistycznie Pagan Altar pozostawał w epoce lat 70. Ten fakt był o tyle ważny, że zwykle w tym przypadku zapomina się o pewnych sprawach istotnych z zakresu klasyfikacji tej muzyki. Debiut nagrany w 82, który wtedy się nie ukazał, oficjalnie wyszedł w 98. Volume 1 nie mógł być uznany za mistyczną formę wyrażenia idei nowej fali, gdyż jego zawartość była raczej tęsknotą za wczesną wielkością Sabbathów. Gitara Alana Jonesa była niemal lustrzanym odbiciem Graham'ego, a wokalnie Terry Jones zachował własną tożsamość i to go odróżniało od masy naśladowców Ozziego. Ja lubię bardzo utwór Black Mass. Generalnie płyta nie dla mięciutkich metaluchów. Krążek wspaniały, niezwykły, o wymiarze niemal mistycznym. Ten mistycyzm osiągnięto, nawet nie uciekając się do warstwy lirycznej i ogólnego przesłania. Szkoda, że muzykom nie udało się także dokończyć drugiego albumu. Zawiesili działalność, podjęli ją na nowo w 1998 roku.
No i później wydali kilka wydawnictw, jak The Time Lord, to był mini album w 2004, w tym samym roku Lords of Hypocrisy. Tu mam zresztą okładki, gdzie one są. The Time Lord, Lords of Hypocrisy, 2004 rok. I wspaniały album Mythical and Magical w roku 2006. Kompletnie zapomnianym zespołem była grupa Ritual. Jej początki sięgają jeszcze roku 72 roku Londynu. Generalnie niemal dekadę zespół funkcjonował w podziemiu. W końcu wydał debiutancki singiel Into the Night Burning w 81 roku na fali popularności, nowej fali, właściwie własnym sumptem, choć płytkę firmowano logiem Romani. To nie było granie specjalne mocne. Głos Barry'ego Colliera, który przebrał pseudonim Gypsy Rebeth, był miękki, melodyjny, jednocześnie głęboki i operujący przeważnie w średnich rejestrach. Klimat Into the Night osadzono pomiędzy nostalgią a specyficznym mistycyzmem. Siłą riffu przewodniego była prostota. Lidera dzielnie wspierał basista Les Haynes. Na stronę B singla trafił instrumentalny Burning z mocniej eksponowaną gitarą. Szkoda, że trio związało się z małą firmą fonograficzną Legend Records, gdyż duży koncern mógł pewnie zapewnić większy rozgłos dzięki rozległemu kolportażowi. Udało się jednak wydać drugą płytę, Widow, w roku 83. Z tą okładką wiąże się ciekawa historia, ponieważ wiele źródeł internetowych myśli, że to zespół nazywał się Widow, ponieważ na okładce nie wrzucono nazwy zespołu. Ten zespół nazywa się Ritual, a Widow to tytuł płyty. Płyta niezwykła, gdyż materiał skręcał stylistycznie ku Witchfind i Witchfinder General, a lider tonacją wokalną zbliżył się do Shona Harrisa z Diamond Head. Otwierający Rebecca sprawiał wrażenie powstałego gdzieś w głębokim lochu i przy świetle świec. Ale w tej banalności było coś niesamowicie wciągającego. Następnie grupa zręcznie dryfowała od proto-doomu, takich kawałków jak Widow czy Come to the Ritual, poprzez rock and roll w stylu Motorhead, Never for Evil, do retro grania w stylu lat 70. Journey z udanymi solówkami na wzór znanego już nam Alana Jonesa z Pagan Altar. Muzycy wykorzystali też kilka efektów w postaci dźwięków uderzającego grzmotu, lejącego deszczu czy dzwonu. Nie zapomnieli również o motywach akustycznych. Dziś ta płyta może być odbierana nieco jako metal archaiczny, nawet prymitywny, no ale to samo można zarzucić przecież wczesnym dokonaniom Sabbathów czy Pentagram. Dla mnie ten album to przede wszystkim niezwykła atmosfera na granicy hard rocka i heavy metalu. Szkoda, że nie znalazła większego uznania w tamtym okresie. Grupa wydała jeszcze po latach, w 1993 roku, Valley of the Kings, i na tym kariera tego zespołu się zakończyła. Kolejnym zespołem, który to jest Valley of the Kings, lubił nurzać się w okultyzmie, był A2Z. Ekipa z Manchesteru w 79 roku powstała, debiutowała w pubach i szkołach. Muzycy podpisali na początku, wydawało się by, korzystny kontrakt z wytwórnią Polydor. Niestety, Judasze z Polydor poskąpili funduszy na nagranie debiutanckiej płyty i w rezultacie zdołano zarejestrować jedynie koncert, który okazał się jako The Witch of Berkeley w roku 80. Siłą i surowością nawiązywał do Iron Maiden i Samson. Stylistycznie pojawiały się także elementy Deep Purple i Rainbow. Yeah.
tytułowy kawałek kapitalny. I szkoda, że ten materiał został źle zarejestrowany i wyprodukowany. Po udanych koncertach w roli supportu przed Sabbathami i Girls' School wydano singiel No Fun After Midnight Treason w roku 1981, który niestety przepadł w tłumie powstających jak grzyby po deszczu brytyjskich zespołów heavy metalowych. Szefowie Polydor zwrócili się wtedy o pomoc do znanego twórcy przebojów, Rasa Ballarda, współpracownika Rainbow. To on skomponował piosenkę na kolejny singiel zespołu I'm the one who loves you. To był strona A, strona B, Ringside Seat. Singiel też nie zyskał popularności, no i grupa uległa rozwiązaniu. Gary Owens próbował wpierw bezskutecznie złapać się do składu Girl, a następnie wraz z basistą Tony Backhausem, perkusistą Simonem Wrightem i gitarzystą Duncanem Fergusonem założył projekt Aurora, który wydał jeden singiel I'll Be Your Fantasy w roku 1982. Generalnie A to Z byli dobrym zespołem, trochę w taki konwencjonalny repertuar. Simon Wright, perkusista, grał potem w AC/DC, grał w Dio, grał w UFO czy Hellion. W 2011 albo 2013, dobrze nie pamiętam, ukazała się dwupłytowa kompilacja The Witch of Berkeley, wrzucono na nią koncertówkę, oba single, a także 5 numerów koncertowych z BBC Friday Night Show z roku chyba 80. Polecam A to Z. Gdzie jesteśmy? A to Z, drugi singielek. Trzeci singielek. Zostały dwa zespoły w tym wideo do przedstawienia, które pewnie znacie. Udało mi się wydać albumy studyjne Witchfinder General. Bardziej przeszedł do historii z powodu okładki i skandalu. Mianowicie album Death Penalty, który tu widzicie z roku 82. Ta historia wiąże się z okładką. Mianowicie zatrudniono modelkę Joan Candy Latham, mającą już na swoim koncie 16 półnagich sesji na trzeciej stronie dziennika The Sun w latach 79-81. Muzycy ubrali się w 17-wieczne stroje, rozebrali laskę, obnażyli jej cycki i udali się na cmentarz niedaleko kościoła Świętej Marii Dziewicy w Enville w hrabstwie Staffordshire. Wkrótce okazało się, że pastor lokalnego kościoła nic nie wiedział o całym procederze i całą sprawą zajęły się brytyjskie brukowce, nie zostawiając na grupie suchej nitki. Tymczasem nikt nie zwrócił uwagi na świetną muzykę zawartą na tej płycie, której styl stanowił odświeżenie starej formuły przesconego okultyzmem rocka z najlepszymi dokonaniami Black Sabbath. Wszystkie partie basu nagrał Phil Cope, a wymieniony w składzie Zac Bayon był w grupie zaledwie 2 tygodnie. A Wolfie Trope to postać fikcyjna. Tylko 7 utworów i niespełna 31 minut muzy oparte o sabbatowe riffy. Wokalista Z Parks nie starał się naśladować Osborna w sposób dosłowny, ale określona maniera została do niego przejęta. Najlepsze kawałki Free Country, znane singla Burning Sinner oraz oczywiście Witchfinder General, w którym oprócz dominującego zapatrzenia w ekipę Iommiego słychać również Judas Priest z lat 70. Pomimo pozornego nieskomplikowania sporo się tutaj działo, a mnogość przewijających motywów zgrabnie połączono w jedną całość. Wszystkiego dopełnił kawałek Rest in Peace o ascetycznej aranżacji z odwołaniami do psychodelicznego rocka. Witchfinder General wzbudzili tym albumem pewne zainteresowanie i na tamten czas w zespole upatrywano nieco uwspółcześnioną kontynuację wczesnego Sabbath. Jednak kolejna płyta, słaba płyta, Friends of Hell z roku 83, była ostatnim gwoździem w karierze zespołu. Zbytnio po prostu tą ekipę przeceniano, tak mi się wydaje.
Nowa płyta ocierała się miejscami o banał, a z pewnością okupywanie wcześniejszych pomysłów. Ponadto muzycy ponownie próbowali, niepotrzebnie moim zdaniem, stworzyć wokół siebie atmosferę skandalu. Na okładce możecie zobaczyć cztery roznegliżowane panienki, w tym jedno znowu była John Latham, znowu pozujące z muzykami na tle kościoła. No i co? No, Love on Smack opowiada o seksie w plenerze z przeklętą, umierającą prostytutką. Oparto o basowy, pulsujący rytm music, zgłaszał aspiracje do radiowych list przebojów. Shadow Image niezbyt barwnie nawiązywał do hardrockowej tradycji, a zupełnym nieporozumieniem była sztampowa ballada I Lost You, banalna do bólu w swojej pretensjonalności i oparta o niespecjalnie służącym grupie brzmieniu gitary akustycznej. Album przepadł na rynku i formacja zakończyła działalność w roku 1984. Później pojawiły się parę bootlegów, koncertówka live w 1983 roku, czy tam zestaw archiwaliów, Resurrected w 2008, ale kompletnie te utwory były odarte z pierwiastka oryginalności i ten sabatowy, żmudnie budowany klimat pryskał. Which Thunder generalnie należy mylić z Witch Finde. Czy ten zespół jest lepszy od Angel Witch? Biorąc pod uwagę całokształt kariery, na pewno tak, gdyż udało się w czasach największej świetności wydać cztery płyty. Czy jednak indywidualnie brane te płyty pod lupę mogły się różnie równać z debiutem Angel Witch? Moim zdaniem nie. Więc z jednej strony Witch Finde wygrywa, z innej strony Angel Witch. Ta grupa była najstarsza, bo powstała w Mansfield w 1973 roku. Zostawiała po sobie trochę tazim demo. Uśmiechający się figlarnie Baphomet z okładki debiutu Give 'Em Hell, rok 80. Krył pod sobą granie ograne, takie no, oparte na rock'n'rollu, trochę na Angel Witch, skromne kawałki w stylu Living Nadir. To był raczej ostrzejszy heavy rock niż metal nowej fali. Kwartet ruszył w trasę jako Support the Flappard i spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. Rosnąca popularność pozwoliła wydać w październiku tego samego roku co debiut drugi album Stage Fright. Tutaj dalej śpiewał Steven Bridges. Wkrótce jednak grupa zaostrzyła brzmienie i zatrudniła wokalistę Luthera Belca w celu nagrania płyty Cloak and Dagger. No ale minęło 3 lata, to już był rok 83. Porządek na scenie nowofalowej już się ustalił. I mimo, że ta płyta była bliższa klasycznej metalowi niż w przeszłości, bardzo blisko do stylistyki Judas Priest, to jednak nie osiągnęła sukcesu. Krytycy nie zostawili na tej płycie suchej nitki, dość niepotrzebnie. W sposób nieunikniony porównywano ją do Saxon, Venom, Iron Maiden, zarzucając archaiczność. Z mojej strony mogę powiedzieć, że kulała produkcja i nie wszystkim podeszły, tak jak mi, wypady Belca, wysokie rejestry. No i nagrano dosyć komercyjną płytę Lords of Sin w roku 1984 roku. I już w 85 roku zawieszono działalność. Ja tylko wspomnę o dwóch kolejnych płytach nagranych po latach. The Witching Hour w roku 2001 zaśpiewał tutaj Harry Harrison. To było sześć ponownie nagranych utworów z przeszłości i trzy nowe. The Other Side, In Your Dreams oraz You'll Never See It Coming. To wydawnictwo miało stanowić pomost między przeszłością a tym, co miało nadejść. Niestety, album kolejny nagrano dopiero w 2008 roku i nazywał się Play to Death. Został zdruzgotany przez krytykę i nie cieszy się estymą wśród fanów gatunku. Ja bardzo lubię ten album. Przede wszystkim
Harrison i spółka udało im się stworzyć niepokojący, heavy doomowy klimat. Harrison śpiewał mrocznie, intrygująco. Polecam takie kawałki jak Holy Ground, Life's a Killer oraz fantastyczny Stick and Stones. Ten krążek po prostu nie ma słabych punktów dla mnie. Posłuchajcie opowieści o Wiedźmach Elements albo potężnego The Darkest Place. Nawet dwa covery, Painted Black, The Rolling Stones oraz Shame, The Devil, Robina Trauera wypadły bardzo dobrze.